Witajcie z tej strony Hodowa z DW. Jesteśmy dzisiaj w kolejnym vlogu na kanale. Dokładnie czerwcowym. Wszystko się zazieleniło od ostatnich vlogów. Po ostatnich deszczach, więc no. Więc fajnie. Jako pierwszą widzimy tutaj samicę srokacza niemieckiego. Tak się ona tutaj prezentuje. Termin ma na 24 czerwca, także jeszcze trochę. Tutaj widzimy samicę z młodymi belgami srebrnymi. Młode belgi rosną jak na drożdżach. Z vloga na vlog się robią coraz większe. Aktualnie pożerają samicy jedzenie. Tutaj widzimy Kalifornię pierwszą, która się ukociła i ma młodych 8. Młode są o tam, gdzieś tam. Włączę światło. O, tam są młode belgo Kalifornie. Belgo srokacze w Kalifornii, bo to już nawet nie wiadomo co to jest. Widzieliśmy, że są niektóre nawet beżowe, więc po prostu hardcore jakiś. Tutaj samicę kalifornijską, która ma termin na 25. Zobaczymy, co z tego będzie. Gdyż ostatni wykot planowany się nie udał, więc no, nie okociła się. Po prostu ciąża urojona i tutaj kolejna samica srokacza niemieckiego, która ma termin na 23 czerwca. Przejdźmy do reszty króliczenia. U reszty króliczenia zmiany troszeczkę zaszły, dlatego że niestety nam zdechł ten belg brązowy. Dostał jakiegoś paraliżu. No i nie chcieliśmy po prostu tego króliwa męczyć. Także no. Tutaj widzimy samca srokacza niemieckiego. No samiec po prostu jak dziki z Afryki. Lata po klatce, je dużo. No taki wieprz. Królik Bugs można powiedzieć, bo po prostu jak go wypuściliśmy ostatnio na działkę, to jak głupi latał. No, no tęsknota za rozumem, no to jest widoczne tego króliła. Ale no, królił nie człowiek. Tutaj widzimy belgi, tutaj widzimy samice, a tutaj samce. Tak się to towarzystwo prezentuje. Tutaj widzimy kolejną samicę belgijską, taką bardziej beżową, beżowo-żółtą, rudą, nie wiadomo jaki kolor to można szczerze nazwać, ale no. Tutaj kolejna samica, tym razem srebrna. To by było na tyle z tych króli. Ostatnio żeśmy trochę zmniejszyli tą hodowlę. Jakoś tak jak tego belga nie ma tak pusto tej hodowli, ale to jest tylko kwestia czasu, to jest już takie chwilowe złudzenie, dlatego że reszta króli po prostu wypełni te klatki jak dorosną tutaj od samicy. Od samicy belgijskiej, jak i od Kalifornii. Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy ta hodowla się tutaj zapełni i będzie po prostu znowu brakowało jak zwykle klatek. Także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale i widzimy się na następnym vlogu.